Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Diament i dzisiaj gramy sobie w Call of Duty Mobile na rangach dla noobów. Dlatego 2 z 3 meczy wygrałem i nawet zabiłem coś snajpu. Powiem wam, że koszka jest całkiem spoko. Bardzo podoba mi się ta broń, bo to jest taka snajpa dla noobów. Mam nadzieję, że gameplay wam się spodoba. Przepraszam, tak pierdoliłem sobie głupoty, żeby pierdolić sobie głupoty. No i tyle. Zapraszam do oglądania. I widzimy się już w grze. Jako, że jestem z rangi dupa, no to może sobie polecimy arankedy. Czemu by nie? Na live'ach nadrabiamy zaległości w robieniu camo. No to mogę sobie polecieć dzisiaj arankedy. Nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. O, dołączyło mnie do meczu. Aczkolwiek bardzo dobrze gra mi się koszką, której nie mogę wybrać. No dobra. Więc dopóki nie umrę, będę grał pepeszą. Bardzo dobrze gra mi się koszką, choćby dlatego, że jeśli nie trafię quickscope'a i gość już podejdzie do mnie wystarczająco blisko, to ja nadal mogę go zabić z hipfire i to jest bardzo duży plus. Gdzie są ludzie? Ała! To jest bardzo duży plus. Z którego na pewno będę korzystał. Poza tym staram się uczyć grać na tych snajpach jednak. Nie. No to mi nie wyszło. Jednak mogłoby być troszkę szybsze przeładowanie, ale gdyby szybciej przeładowywał albo w ogóle był automatyczny. Wow. To by było niefajne. Nie spodziewajcie się jakichś, nie wiadomo, jakichś place'ów. Dobra, to był fajny place. Nie spodziewajcie się jakichś, nie wiadomo jakich place'ów, bo to jednak Diament grający snajpą, ale nie miałem pomysłu na odcinek. Możecie mi podsyłać, co chcielibyście zobaczyć z Koda. Jakie moje wygłupy. Wiem, co Szajbus chciałby zobaczyć, bo mi pisał. Tylko, że dla mnie to nudne. Ale chociaż dla wspierających pewnie kiedyś to nagram. Pyk, 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 pyk. Tu nie ma nikogo. Jak sobie tak będę biegał z koszką i tamperem. Pewnie zagram ze 2 takie team deathmatche. No bo jednak dołączyłem do istniejącego meczu. Gdzie są jacyś ludzie? Tutaj nie ma. Gdzie się respią w ogóle przeciwnicy? Ktoś mi powie? Nie! 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 Dziękuję, kimkolwiek byłeś teammate, który go zabił. Dobrze. Źle sobie loadout zrobiłem do tej koszki i wolno mi przycelowuję, a ja jednak zawsze idę w adstime, nieważne w jakiej broni. Turn on voice chat, no na pewno. Ja mam z kim gadać, gadam ze sobą. A chciałbym tak tylko nadmienić, bo myślę, że gameplay z Koda więcej ludzi zobaczy, że jeśli prowadzę sobie live'a i mówię, że nie gram z nikim i rzadko w ogóle z kimś gram oprócz, nie wiem, moich znajomych, serca, czy jakiegoś wspierającego albo kogoś, kto absurdalnie dużą kwotą wyjebał donate'a, to po prostu uszanujcie to, że nie chcę mi się z nikim grać, że wolę porobić ze swoje, bo to jest jeden z niewielu dni, kiedy mogę sobie pograć, bo praktycznie jeśli gram, to gram tylko w weekend. Dzisiaj się zdarzyło, że gram we wtorek, ponieważ miałem ten komfort przyniesienia sobie laptopa do pracy, poczekania aż wszyscy wyjdą i nagrywania sobie w pracy. Ale tak na przykład po pracy teraz, jak ja wrócę do domu, to będę zmęczony, żeby grać, pewnie zjem i walnę się spać, bo wstaję bardzo wcześnie. Więc no, jeśli będziecie na streamie i widzicie takiego
ośmiolatka Emila, Dawida albo innego, kto ma wiedzieć, ten wie, to proszę, przekażcie mu, że ja z nim nie zagram. Bardzo mi miło, że chcecie ze mną grać, mimo że wcale dobry nie jestem. Ale no wiecie, dajcie mi też trochę żyć. Myślałem, że go zeskanuję. Jaki ja dobry snajper się ostatnio zrobiłem. No, jednak nie. Ale jednak powiem wam, że im lepiej rozmieszczony ekran, tym lepszy jest movement, w sensie rozmieszczony ekran. Ja gram na triggerach mechanicznych tym razem, bo Black Shark, nie? I te triggery są troszeczkę bliżej krawędzi niż w rogu na przykład, na którym grałem poprzednio, ale mi się zepsuł. I widać różnicę. Nadal uważam, że triggery to takie nieduże ułatwienie. Jakieś tam jest, ale bardziej po prostu są wygodniejsze niż granie na cztery palce. O kurde, zjebałem. Dobra. No tego się nie dało już ugrać. Nie z moim skillem. Nadal uważam, że triggery to nie jest jakieś specjalnie duże ułatwienie, są po prostu wygodniejsze. Więc jeśli ktoś gra sobie tak na chillku, nie spina się o rangę, nie aspiruje do zostania Ifergiem czy kimś tam, to nie jest wcale jakoś ważne, kto jak gra. Bylebyście nie oszukiwali i nie grali na cheatach albo nie wiem, na myszce i klawiaturze, kiedy ewidentnie potrzebujecie do tego programów trzecich, żeby tak podłączyć. Chyba że gracie na emulatorze, wtedy spoko, grajcie sobie na oficjalnym emulatorze, będzie was dopierać z graczami, którzy też grają na emulatorze. No i zjebałem. Tu grajcie jak lubicie, ale nie utrudniajcie tego innym. Jak nie możecie sobie... Ale mnie dojechał. A nie, to dron mnie dojechał, ale granat by mnie przy tym dojechał. Nie wiem, co tu się stało, ale okej. Gość dokonał samozapłonu. Bywaj tak. No. Jak go chciałem? Psują mi zabawę. No nie. Nie wiem, jakim cudem mi głowa nie weszła, aczkolwiek bywa i tak. Tutaj nie wiem, co już się stało, ale tak też bywa. Widzę, że Swordfish się chyba dobry zrobił. Target's in sight. Enemy in sight. Nie zawsze trzeba wygrywać. Zwłaszcza na elicie. Raczej już tego nie ugram, ale polecę teraz z PPS-y, żeby nie próbować snajpić na siłę, jeśli nie umiem. Zwłaszcza, że przegrywamy. Contact with enemy. Enemy in sight. I tak przegraliśmy, no ale cóż. Kurczę. Strasznie krótkie mecze.
Może z jeszcze jeden Team Deathmatch rankingowy sobie zagram w takim razie, bo strasznie krótkie mecze idą. Nie będę wpuszczał tak 10 minut, no, bo to takie, no, w sumie nie mam nic więcej do powiedzenia, więc mógłbym to zakończyć. Ale jednak tak szkoda troszkę. 10 minut rzucać. Ja będę 30 minut to montował i z 20 renderował, to muszę jeszcze tak z 5 minut pograć, żeby mi się to opłacało. Nie żebym z reklam zarabiał cokolwiek, ale po prostu, żeby moja gra nie poszła na marne, to, że siedzę tutaj do 20, nie poszło na marne. Na mnie ukochana czeka w domu. O, nie wiedziałem, że to mapa jest rankingowa. Pies tęskni. Szczury płaczą. Pewnie Zuzia ich nie nakarmiła. Nie, no, Zuzia karmi szczury. Ale nie może ich dotykać, bo ma na nie alergię, więc im tylko wsypuje granulat przez klatkę. Pograłbym coś. Możemy już grać? Bardzo złym pomysłem będzie wyjście na nich z koszką. Aczkolwiek bardzo złe pomysły to najczęściej bardzo moje pomysły, więc lecimy. Nie wiem nawet gdzie co powinienem dawać, bo nie znam tej mapy. Zagrałem w nią raz. Przez przypadek, więc wyszedłem z meczu. Zium. Jestem tu. Haha. O, cześć. Okej. Pierwszy kill udany. Drugie podchody z tym graczem w różowej kurteczce nie były zbyt udane. Aczkolwiek... Nie. Dobra, wszyscy tu grają na SMG. Zobaczymy. Enemy contact. Wow, w końcu go zabiłem. Gdzie tu się idzie? Ja nie mam pojęcia, jak wygląda ta mapa. Gdzie ja mam iść? Przecież byłem tutaj przed chwilą. Dobrze, że tam nie poszedłem. Gdzie ja mam się udać? Czemu ludzie dają mu się zabijać z pompki? Dobrze, przynajmniej wywi. Tutaj będzie trochę graczy. Jakim cudem przecież chwilą stamtąd przyszedłem? Jak tu idą respy? Bardzo nie ogarniam tej mapy. Nie przejmujcie się, muszę sobie ponarzekać, bo nie wiem co tu się kurwa dzieje. Nie wiem gdzie mam patrzeć jak wychodzę zza rogu. Nie wiem czy mam patrzeć w dół, w górę, czy... Kurwa za sobą, za siebie, nie? Tutaj jest coś? Nie ma. Czy tutaj da się wejść? Da się wejść. Oczywiście, że pewnego killa musiał mi zajebać. Tutaj da się wejść? Nie. Dobrze. Uhuhuhuhuhuhu. No nie. Dobrze, ale przyjemnie się gra z tego Uzi. W sensie Uzi, to jest Mac 10, przepraszam. Ale jak się kiedyś kupowało pistolety na kulki, na straganie, na odpuście, to się mówiło na to Uzi. Więc ja na to mówię Uzi. Dobrze, mój piesek wszystko załatwi. Ja bym tylko za nim biegał, pilnował, żeby go nikt nie zabił. I to działa. O! On też ma pieska.
się autentycznie przestraszyłem. Jakim cudem ktoś ci się daje zabić z pompy? Przecież ty nawet movementu nie masz. Nie żebym ja mógł to oceniać. Ale jednak... Widziałem lepszych graczy, po prostu. Widzicie? Nawet teraz mnie z pompy nie dojechał. Jest bardzo wyrównana walka. Aż dziwne. A sobie polatam z tą jego pompą. Zobaczymy. Z pompą. No jak taka zwyczajna złote kamo. Okej. No dobra, no to nie wiem czemu jemu nie działała, mi działa. Kurwa! Naprawdę! Dobrze, raz mu się udało. Ja go chciałem, no dobra. To był ostatni mecz. Ja nie mam siły tu więcej siedzieć, ja stąd uciekam. Wow, miałem MVP, zobaczmy to MVP. Ładnie wycięli, że mnie tutaj zabili, nie? I to było wszystko z MVP, ten jeden kill. A nie, jeszcze z tą pompką. To też byłoby chujowe, no dobra. Także mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, że w weekend będzie live. Nie mam pojęcia w jaki dzień, nie mam pojęcia o której, ale bądźcie czujni. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się.